A i jeszcze jedno, jeśli Radmor wszystkie robił sprzęty w ten sposób i większość tych Radmorów z tamtych lat wygląda tak jak ten, to nie chcę go kurwa nawet za darmo. A mówiłem, że się uprę na niego i go zrobię. Troszeczkę kondensatorów wywaliłem, że tak powiem. Wymieniłem. Przede wszystkim tu wstawiłem do filtracji nie 220 mikro, tak jak oni tu wstawili na 63 V, a 2200 mikro. I wiecie, jaki jest efekt? Jest idealna cisza. Czy głośno, czy cicho. Zobaczcie, dotykam do wzmacniacza. Weźmy śrubkę prawy, lewy. Nareszcie zaczął działać tak, jak ma działać. Przy okazji wykręciłem ten cały wyświetlacz i tam były dwa, zaraz wam powiem, te odprzęgające stopiko i zobaczcie, upalony. Przy okazji tak, wymieniłem te trzy tranzystorki w tej końcówce mocy, bo były tego starego typu, BC237 wstawiłem, BC238, trzy nowiutkie w tej końcówce mocy, na początku przecież, nie? A tu, no cóż, no mamy i korekcję, i kontur, i mamy fajną, idealną ciszę we wzmacniaczu. Już wzmacniacza nie ruszamy, przedwzmacniaczy też nie ruszamy. No co, jedziemy dalej, nie? Patrzcie, jeszcze ile modułów do przerobienia. Tutaj jeszcze wskaźnik już jest zrobiony, także go zaraz podłączę, zamontuję. Trzeba jeszcze tutaj zobaczyć, to jest ta pierwsza płytka, to jest stereo dekoder, ale tutaj to jest układ przedwzmacniacza, który siedzi tutaj w tym z tyłu. Zaraz, żeby się nie walnął, który to był, inaczej nie wejdzie. Tak, to jest układ przedwzmacniacza i w tym układzie przedwzmacniacza też prawdopodobnie trzeba będzie 413 tranzystory, to PNP. 415 NPN. Trzeba będzie raz, dwa, trzy. Ten jest w audio. 4, 5 i tutaj prawdopodobnie 6 wymienić. Tutaj już ktoś widać było od nowości wstawione. Ma 220 mikro na 10 V już te tantalowe, nie? Zalewane. Tak. Radmor tak miał, pamiętam. W lepszych sprzętach wstawiał o takie kondensatory, takie beczułki, nie? Przede wszystkim w komunikacyjnych sprzętach takie stawiał. Zobaczcie, mamy wejścia niepodłączone i mamy fajnie, bo o, czułość wejścia, wszystko jest cacy, tak jak ma być. Przełączmy na FM. Możemy sobie włączyć, czułość zmienić. To jest wejście bodajże. Co to jest? Ten pierwszy włącznik to jest kąt. Korektor, przelot przez korektor tutaj z tyłu, dlatego to burczy, bo to wszystko jest rozpięte na razie. No ale już przedwzmacniacz zadziałał, brak pływania tego prądu, stabilizatory w miarę, znaczy teraz to będą zimne na pewno, no bo nie jest odpięta cała synteza, cały programator. Cały tuner jest rozpięty, także to one na pewno będą zimne, bo nie powinny mieć żadnych obciążeń tam. Ewentualnie delikatne obciążenie na wyświetlacz, pobór na wyświetlaczu, nie? No, ale to tam dwa stalaki siedzą tylko, to tam dużo, dużo poboru nie ma. No to co, jedziemy dalej z tym koksem. Sprawdzamy kolejne moduły. I co sprawdzamy? I będziemy potem przestrajać, jak już zrobimy te moduły przedwzmacniaczy. To się uparłem po prostu, bo mnie wkurzył i to konkretnie wkurzył ten sprzęt. I tak sobie myślę, że wiecie co, nie wiem, może na tamte czasy, może się zachwycacie tymi Radmorami. Nie wiem jak 5102. Mam w sumie jednego 5102, tylko że też go nie ruszałem, a bo gra, bo jest wszystko ok. I z zielonymi wskaźnikami tego mam. I po prostu go nie było potrzeby ruszania. Jak na tamten, nie wiem, może ktoś go robił, na pewno ktoś go robił. Od tamtych lat, które to powstało, to było już pewnie nieraz przesypywane, albo nieraz było naprawiane i
i to nie wiadomo właśnie, przeważnie w takich serwisach, pamiętam, w Bramie gdzieś były tak, tego typu serwisy Unitry. No i co jeszcze? Dobra, ja nie zanudzam, zapraszam na reklamę koszulek, możecie sobie kupić koszulkę w sklepie, tutaj po prostu poproszono mnie o to, żebym zamieszczał reklamę, no to czas na reklamę, pozdrawiam. Na temat elektroniki są koszulki, także być może w niedługim czasie się pojawią jakieś z moim logo. No zobaczymy, jak to będzie. Także zapraszam do sklepu online po koszulkę z nadrukiem. No dobra, panie Radmor, czeka ci niezła sieczka. Bo już się trochę ochłonąłem. Zobaczcie. Widzisz? Pęknięcie na płytce czy wina kondensatora? Jakby to wam powiedzieć. Kolejny dzień minął nad Radmorem i doszedłem już mniej więcej, co jest grane, mniej więcej tylko na razie. Jest tak, tu muszę jeszcze powklejać klejem, połapać te kondensatory. Tak, wymienione, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć w zasilaczu kondensatorów elektrolitycznych. Na płycie tunera tutaj 6, 7, 8, 9, 10, 10 na razie. Na płycie przedwzmacniacza raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lecimy dalej, 8, 9. Zasilający 10, czyli już 20 sztuk. Wymieniona jest całkiem para różnicowa na układzie wzmacniacza, ponieważ nawet się nagrzewały. Zobaczcie, o, to są wszystkie części z tego Radmora. Wymienione zostały tak: dwa potencjometry na zasilaczu. Konieczność była, bo po prostu raz łączyły, raz nie łączyły. Wymienione tutaj zostały cztery potencjometry w sumie. Na raz, dwa, trzy i tutaj cztery. Te dwa zostały. Bo co z nimi było nie tak? Zaraz, nie dość, że czarne, to pół biedy, że czarne, ale o. Nie wiem, czy to będzie widać. No, nie styka. Nie styka. Po prostu się wziąłem, się uparłem na ten sprzęt i co tu jeszcze? O, tutaj jeszcze mam nowych takich samych telefonów. Mówię, kilogram kondensatorów dzisiaj w sklepie kupiłem. Mówię, będę zmieniał. A co? A faktycznie tutaj jeszcze dwa, raz i dwa na wzmacniaczu gramofonowym. Mikrofonowym, tak zwanym. Tutaj jest mikrofon, ten przełącznik. I doszedłem jeszcze do paru rzeczy, bo stabilizator od Vericapu został też zmieniony na LMA 203. Zresztą to był? Tam siedział UL 7523, a LM zamiennik tego jest teraz współczesny, to jest LM 723. LM723, no i Vericap przestał pływać. Ustawiłem 25V, tak jak ma być, no i ok jest. Co dalej? Zostanie zaraz wymieniony w torze audio od FM-u ten kondensatorek jeszcze i prawdopodobnie ten tranzystor. To jest dokładnie na schemacie
tu, ten tranzystor i ten kondensatorek na wyjście MPX-a, nie? Czyli do złączaka 305. Tutaj ten sygnał leci tym przewodzikiem tutaj o stąd dalej i on się łączy tutaj z nóżką numer K305, to jest punkt pomiarowy, a tędy, o tędy leci do nóżki numer 7, do wejścia sygnału na stereokontel. I co dalej? I dalej prawdopodobnie ten stereokoder, ktoś już go zmieniał, jest to tylko, że nie wstawił podstawki, bo widać, że był lutowany tutaj pięknie dookoła. No zobaczymy, jeśli to zadziała, to będzie ok. Jeśli nie zadziała, to jeszcze mam tu UL1200 i mam dwa takie stereodekodery, czyli 1621 z starej wersji CEMI, jak widać CEMI oryginały, nie? Ale teraz tak, doszedłem do, zobaczcie, dlatego były też różne takie przerwy, a te wzbudzania to między innymi też przez te przeróbki ich, bo jak się dobrze wpatrzymy, nie wiem czy to, aha, czekajcie, może bym zrobił makro, poruszam ja za ten kondensatorek, który jest tu, w tym miejscu, zaraz pamięci, może tak będzie dobrze widać, nie, tak nie będzie dobrze widać, ale zróbmy to w ten sposób, żeby pokazać, zobaczcie te ścieżki w tych stary polski dróg, to jest masakra, zobaczcie, coś tu się rusza, co? Tak wyglądają co niektóre ścieżki po tej wilgoci, która tutaj w nim była. Te dwie płytki, tą i tutaj tą część polakierowałem, ale luty po kondensatorach będzie trzeba jeszcze raz lakierem przeciągnąć. Tej jeszcze nie lakierowałem, bo to jest tuner i będziemy ją przestrajać, o ile to nam zadziała. Ale miejmy nadzieję, że no takie kurde myki, no. Już tutaj po pierwszej części macie mnie pewnie dosyć. A z tego co ja tutaj, no, jakby to powiedzieć, nad tym tunerem zwalczyłem. A jeszcze, nie wiem czy go dzisiaj się uda mi w ogóle doprowadzić do stanu, żeby go przestrajać. Bo no, trzeba będzie przebadać, bo po 20 minutach potrafił mi się wzbudzać. I to wzbudzał się ten kanał, prawy kanał. Ale to była dużo, że tak powiem, zależało od kondensatorów, od filtracji. Tutaj ten i tutaj były takie dwa wymienione audio, do audio, przy audio. Tutaj przy filtrach, tam było chyba z 4 wymienione, ale tutaj jeszcze, o. Tu jest jeden, a tu jest drugi. Tu jeden, ten drugi. To jest w torze audio już na wyjście na wejście przedwzmacniacza. Na wyjściu też tam pod spodem te dwa na wyjściu do końcówki. Nie wiem, czy tam będzie widać, czy nie. O te dwa zostały też zmienione. No i co? No, trzeba łączyć te płytki. On był uderzony. Gdzieś musiał spaść, o tutaj widać właśnie było zgięcie. Tu było oberwany ten klej właśnie, się klei wskaźnik. No, 3 razy go kleiłem tutaj żywicą i nie wiem co to za dziwne plastiki mają. Bo były ułamane, już tutaj ktoś widać, o, łączył na ciepło, chyba lutownico było zgrzewane. No i co, no, wcześniej były tak, wina tych wskaźników. Jeszcze prawdopodobnie, bodajże pod 15 tutaj, czy albo po 14, trzeba wymienić diodkę. Bo ciemniej świeci, nie jest identycznie, nie? Po prostu się świeci 13, ta 14 ciemniej i od razu 15. Także 13, 15 się świecą, a 14 coś jest też jeszcze nie halo. Chociaż na tym wskaźniku były tylko upalone rezystory. Tam wymieniałem rezystory, były upalone od żarówek, od podświetlania. Gdzieś prawdopodobnie było gdzieś zwarcie zrobione.
No poza tym tak, wszystkie bezpieczniki wymienione i tak, no i lecimy dalej, no, co tu dużo gadać. Jeśli, ja powiem tak, moja opinia o Radmorach to było w ten sposób, już teraz, już dzisiaj na spokojnie, już nie będę przeklinał. Po prostu ten egzemplarz, akurat ten, nie wiem, wyciągnięty z bagna, czy ktoś ma taki chlew po prostu miał, nie wiem, gdzie on się podziewał, nie? A wymienione jeszcze tutaj kondensatorki na końcówkach mocy. Także, no to, nie wiem jak tutaj to później to wszystko podliczyć, nie? Tak szczerze to przeliczę to, co z niego wybrałem. I... No i... Aha, wracając do tej opinii o tym Radmorach, nie? Mówię, miałem jednego, którego praktycznie nie wymagało żadnej tam naprawy. Ale jeśli ten stan, jeśli większość tych Radmorów jest, to naprawdę szacunek dla tych, którzy je doprowadzają do stanu używalności. Przede wszystkim za to, że potrafią lutować na tych ścieżkach. No jeszcze ta jest pocynowana, bo tu siedzi akurat synteza i programator. W sumie on chyba nawet nie ma syntezy, bo są były chyba dwie czy trzy wersje. Jedna była z PLL 200, a nie, ten ma, też ma. Też ma tutaj SA Stalak 258 kHz bodajże pilot PLL, ale to jest pilot do stereokodera. No to nie, one nie miały PLL, miały tylko stabilizator, właśnie ten stabilizator na starych układach UL do stabilizacji Vericapu. No i miałem powiedzieć, jaka jest moja opinia. Moja opinia jest taka, że nawet żeby ktoś mi dawał za darmo Radmora, to nie chcę. Nie chcę, bo to jest, jakby to powiedzieć, to jest tak. Nie mieli z czego, a myśleli, że wylecą kurwa w kosmos. To takie było podejście do konstrukcji Radmorów. Myśleli, że zrobią ach i och, z gówna bicza nie ukręcisz, od tego trzeba zacząć. I to jest... Taka jest moja opinia. Nie wiem jak innych. Wiem jak to gra, bo mam, tylko że mam 5102, tego właśnie z czterema wskaźnikami, na wskazówkach zielonymi. I gra, no coś tam gra, no. Radyjko kuchenne, że tak powiem. Ale co do mojej opinii na temat Radmorów, skąd te ceny na Allegro? Kurde, za składankę z trzech segmentów proszę 1000 zł. Szczerze, nie chcę jej nawet za darmo. Wolę jakokolwiek Diorę, która ma tak przejrzysty schemat. W sumie to ten też ma przejrzysty schemat. To tak wygląda cały schemat tego Radmora. Ale... Po prostu się tak zniechęciłem o tym egzemplarzem, że nie wiem, no, jeśli w takim stanie jest większość tych Radmorów, przede wszystkim PCB mają foliowe, a nie miedziane, bo tu jest folia. Tu jest nadruk foliowy, jakby to powiedzieć, może po tych PCB, po tym nadruku foliowym, po prostu zaczęli później w to folię kanapki owijać, bo nie wiedzieli chyba, co z tą folią dalej robić. Gdzie nie trącisz, na pewno odpadnie. Także lutownica, w tej chwili jak cena tam 260 stopni, to lutownica minimum 265. A już o tą, jak się lutuje, to trzeba tak uważać, tak szybko, tak delikatnie dotykać, żeby nie podrzeć żadnej ścieżki. A te ścieżki same pękają, same odpadają, żeby nie lakier na tym, na tych płytkach, to już one by po prostu, można byłoby je tak wziąć i pozbierać, nie? W garść i zwinąć.
taka była polska elektronika. Także się spotykamy za chwilę, dość już ględzenia, ja jeszcze tam podlutuję, połapię te ścieżki, które tutaj mi poodpadały, nie wiem czy one, no czy już były poodpadane tutaj akurat w tym miejscu, nie? Wzmacniacz gra. Całkiem to pięknie gra, puszczę wam na koniec, może tego odcinka, a może jeszcze nie tego odcinka. Ale... No się porywali, no. Zresztą Polacy tacy są, z motyką na księżyc, nie? Myśleli, że zrobią ach i och, a wyszło przede wszystkim tak. Pośrednia na układzie 12.00 UL. Szału nie ma. Szumi jak cholera. Głowica to żeby nie ten tranzystor, który tam wcześniej wam mówiłem, ten BF966, to ten układ, który tutaj siedzi, ktoś ruskiego tutaj podstawił, też pewnie go wymienię, zobaczymy, czy do oryginału. Jeśli ten będzie dobrze działał, to zostawiam. A jeśli nie, to pójdzie w oryginał 1042 UL. Na układzie 1042 jest zrobiona głowica UKF-u. Ja nie chcę nic mówić, ale układ 1042 to po prostu minus 16 dB na dzień dobry na wejściu. No to żeby nie taki tranzystor, żeby tam pół wata w niego nie pchać, to on by nie wydolałby ten mieszacz, nie? Przecież UL 1042 są stosowane w konwerterach. W tych właśnie konwerterach, które tak kaszanią odbiór. Te, które sobie dokładasz sobie konwerter i masz szumofon. Na dzień dobry. Dobra, dosyć gadania. Za chwilkę wracamy. No i wiecie co wam powiem? Kolejny ból. Te całe sprzęganie się tego, to faktycznie te płytki są, nie mają masę tylko przez kołek podpiętą. Ale to nie tego wina. Ten tranzystor BD285 od stabilizacji 18 i 42V, on po prostu ledwo wyrabiał z temperaturą, a poza tym coś mu dolegało, bo wystarczyło dotknąć radiatora i od razu wybijało protek. Poruszałem go trochę i od razu wybiło protek. Wymieniłem go na, on ma 80 W mocy strat, wymieniłem go na BD243C o mocy 115 W strat i radiator wcale nie jest taki gorący, jest delikatnie letni, także biorę się zaraz za przestrojenie. Jak przestroję, to po prostu nagram jeszcze efekt końcowy. No zobaczcie, wszystko jest cacy. Jeszcze tak, ustawić trzeba napięcia na tej końcówce po kolei, tak jak mają być na schemacie, bo wymieniłem tranzystor i te dwa PR-ki trzeba ustawić 18 i 42 V, stabilizację. I 26, tak? Bodajże, zaraz zobaczymy, momencik, tutaj gdzieś miałem schemat otwarty. Tak, mamy mieć 26 plus 18 V, jedynka to masa. Zmienny go nie będziemy mierzyć i plus 42 V na czwórce, nie? Czyli jedynkę, trójkę mamy zmierzyć i piątkę. Czwórkę, tak o, trójkę, czwórkę, piątkę. Na trójce 18, na czwórce 42, na piątce 26 V względem jedynki, nie? No i dobra, zaraz to pomierzę i dam znać, poustawiam. Powiem tak. Po dwóch dniach walki jeszcze jeden dzień nie czeka. Zostało jeszcze go przestroić. Wszystko już pracuje. Żadnych wzbudzeń. O, można poruszać. Nie ma nic kompletnie. Modułami nawet. Tu już sobie go ustawiłem. Zobaczcie, wskaźniczek też pracuje.
próbuję odebrać, ale to jeszcze daleka droga. Także siadam, jeszcze może go dzisiaj jeszcze przestroję w tym odcinku, a może już i nie. Może efekt końcowy dopiero w następnym. Dwa dni męki, że tak powiem. Wymienione co zostało. Raz, no tutaj sporo tych rzeczy zostało wymienionych. Z półprzewodników to tranzystorki, te które się grzały. Reszta to kondensatory, jak widać, o. I stabilizator do vericapu. LM. Radmorek pomału wraca, pomału wraca. Podświetlanie oczywiście też zrobione. Prawie cały litr. Nie no, tam było trochę zaczęte. Acetonu. Żeby to wszystko umyć, żeby to wyglądało tak, jak to teraz wygląda. Jak przestroję, to jeszcze polakieruję od spodu. Jeszcze raz przelecę lakierem te płytki wszystkie. I... No i dobra, zabieram się do przestrajania. No i zagrał, panowie, zagrał. Całkiem fajnie zagrał. Pięknie nawet, że tak powiem. Zobaczcie. Ma to te 40 watów, no tam niby 50, nie? Jakieś tam disco polo, ale patrzcie ile basu. Kręcę w mojej panice. To pytanie. Buffalo pojawiło się w roku 2017. I generalnie rzecz biorąc, od zaczyna się dzisiaj. W 2017 roku kręciłem po ostatnim wydaniu polowania. Arno do 2017. Ale teraz mały odskok, bo specjalne pozdrowienia mam na tapecie dla Puchatej. Od Puchatego. Jak mnie mam, Puchata, bo na imię Kasia Kasieńka. No bo proszę o taką pieśń właśnie. Jeden kanał, drugi kanał, nie? Te 50 watów może ma, ale to tak w porywach, góra 40 może, no tak w porywach 45, nie? No jeszcze dobrze by było poustawiać te stereo, jest fajnie, fajnie to chodzi, ale jak po wymianie tych potencjometrów, nie? Ale tu jeszcze z tą poszerzeniem tej dostrajania tej bazy. Jest po prostu, zaraz zobaczymy, to jest pierwszy program, tak? Zobaczcie, jest takie... No niby tu można się dostroić, ale... Ale to... Takie... Trzeba z czułością, trzeba jeszcze się pomęczyć, no. Zaraz będziemy tutaj kręcić. Tutaj sobie mam podgląd, tak jak standardowo na heterodynę. Heterodynę sobie o, tutaj o, tą antenkę możemy zabrać. I ustawiłem heterodynę. Jest cały zakres pięknie, nawet z kawałkiem, tam po pół mega więcej z każdej strony. No trzeba ustawić czułość jeszcze mu, no. No, jest w pełni skończony, że tak powiem, tylko poskładać, tylko poskręcać. Słuchajcie, to jest stacja ta koło mnie, znaczy ta w sumie ode mnie. W repertuarze Kamasutry. Full sygnał, nie? I teraz tak. Pierwszy, drugi kanał, tutaj już widzę. Trzeci. Czwarty. Cały zakres full. Bardzo fajnie chodzi. Satysfakcja jest, wiecie, po takiej kurde siedce, co tutaj było, to naprawdę jest satysfakcja.
Napierdziela to równo. Dobra, dosyć tego szaleństwa. Tak to wyszło. Prawie jak z fabryki, no. Dobra, jeszcze tylko lakierek od spodu. Wszystko chodzi, wszystko działa. I skręcamy. Tu już panelek poklejony leży. Jeszcze troszeczkę polerki trzeba zrobić na to. No i oczywiście zapraszam do sklepu z koszulkami, ponieważ lecą te reklamy takie troszeczkę, jakbyś mógł tam zrobić dłuższe, to bym puszczał takie z 3 razy chociaż, żeby była dłuższa, a nie taki przerywnik, bo on początku nie ma. Także jak zrobisz lepsze reklamy, to będą po prostu na filmie, nie? Takie 3 razy dłuższe chociaż. Żeby miał początek, środek i koniec. Dobra. I co jeszcze? No, skręcamy pomału. Zaraz efekt końcowy. O, ostatni rzut okiem przed założeniem pokrywy i zakładamy pokrywkę. Odłączmy go i nie, za momencik, już za momencik, koniec. Wiecie co wam powiem? Tak dowaliłem mu czadu, że słuchajcie, spaliłem jeden głośnik. Ładnie załatwiłem, nie? Dobra, przekręćmy to. Efekt końcowy. To wszystko zostało z niego wybrane. I Radmorek odnowiony. Musiałem przełożyć balans, bo szkoda tamtego głośnika, jeszcze go zreanimuję przy okazji. Tam się odkleiła tylko cewka, nie? Także ja pozdrawiam i to by było na tyle z tego nieszczęsnego Radmora. No pięknie pracuje. Jakościowo jest fajnie, fajny wzmacniacz jest jakościowo, ale po prostu nie wiem, to czy to w fabryce takie, po prostu no tak, no robili z tego co mieli, nic poza tym, no. Na dzisiejsze czasy, żebyśmy chcieli zrobić konkretny sprzęt, to byśmy mogli zrobić naprawdę konkretny sprzęt, nie? Tylko Chiny, teraz wszystko Chiny, nie? Żeby to przyszło wykonać, wykonać to wszystko w Polsce, mieć linię do produkcji elektroniki, to myślę, że kosztowałby taki Radmor około 1000 zł. No 800 zł może by się zmieścili za sztukę, jakby robili seryjnie, nie? Ale no, a Chińczyk, lepszy jakościowo nawet co niektóry, potrafi kosztować 200-250 zł. A w produkcji to w ogóle groszowe sprawy. Dobra, ja nie będę marudził. Efekt końcowy fajny, wszystko działa, programator wszystkie kanały łapie. Można sobie poustawiać. Od 59,90. Sprawdź w salonie. Monari.pl. Monari. Wszystko do minus 60%. One według absolutnie budują. Kanały są
poprogramowane. Arch działa. Zobaczcie, przekręciłem, a on jeszcze trzyma. Wyłączę. Jesteśmy dużo dalej, nie? O. Patrzcie, odstrojony, nie? Arch. Jest. Trochę widać nową diodę, nie? Czwartą. Kurde. Jak zrobić na tip-top, to trzeba by było tutaj praktycznie wszystko przesypać w nim. Wszyściutko, kompletnie, to wtedy może by i... Chociaż i tak nieźle jest, zajebiście, no. Jak na sprzęt z 80, bodajże chyba 4 roku, to jest... Spoko.